Na rozgrzewkę najłatwiej jest pobiegać. Możemy biegać w miejscu, możemy biegać po parkingu. Więc zaczynamy od biegu. Rozgrzewamy obręcz barkową przez krążenie ramionami w przód i w tył po 10 razy. Rozciągamy dolną część pleców i nogi przez robienie wykopów tak skrzyżnie. Po 10 razy na jedną stronę, na drugą. Rozgrzewamy teraz całe ciało. Czyli co? Pajacyk. Przechodzimy teraz do ćwiczeń wzmacniających. Na początek opieramy się o stopień. Plecy proste i napinamy wszystkie mięśnie. To ćwiczenie możemy zrobić też w wersji odwrotnej, czyli nogi tutaj, a ręce tam, gdzie moje stopy. Kołą w dół. Wzmacniamy plecy. Pokażę Wam teraz dwa ćwiczenia. Jedna wersja prostsza, druga troszeczkę trudniejsza. Ćwiczenie bardzo proste. Dalej siedzamy na stopniu. Kąt prosty, plecy wyprostowane. Tutaj mamy kąt prosty. Ręce wyciągamy do przodu i napinamy całe swoje ciało. I pozostajemy tak na jakiś czas. A wersja trudniejsza jest taka, że wyobrażamy sobie, że mamy na czym usiąść. Rozstawiamy troszeczkę nogi. Ręce do góry. Czujemy, jak pracują plecy. To z pewnością. Przechodzimy do wzmacniania i rozciągania nóg. Jedną ręką opieramy się o swoją ciężarówkę. Wyciągamy mocno nogę podniesioną i robimy takie przysiady. Takie ćwiczenia oczywiście wykonujemy naprzemiennie. Powiedzmy 10 na jedną stronę, 10 na drugą. Druga strona. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion. Kładziemy ręce na stopniach, nogi troszeczkę do przodu i robimy takie ugięcia nóg do kąta prostego. Czyli między naszym przedramieniem a ramieniem musi się wytworzyć kąt prosty. Gdy mamy wzmocnione nogi, barki, plecy, co nam pozostaje? Ruch. Jak to robimy? Kładziemy ręce na stopniu, nogi wyciągamy daleko i wyciągamy nogi. I jeszcze jedno ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha. Troszeczkę inne, ale dalej przy użyciu stopnia. Ręce kładziemy na stopień. Nogi wyciągamy do przodu. W ten sposób. I co teraz robimy? To podnosimy kolano do klatki piersiowej, napinając brzuch. Gdy kolano idzie w górę, wtedy wydychamy powietrze. I to już tyle, jeżeli chodzi o ćwiczenia wzmacniające przy kabinie, przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie własnego ciała. Także zachęcam Was serdecznie do ćwiczeń, zrzucajcie kilogramy, zrzucajcie brzuszki na lato. Pozdrawiam Was serdecznie, ciao!